Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się za pośrednictwem katalogu online, dostępnego na stronie internetowej biblioteki w panelu wyszukiwarki. Odnaleźć właściwą książkę można wpisując na przykład tytuł, nazwisko autora, hasło przedmiotowe lub sygnaturę. Po kliknięciu ikony lupy wyświetlają się wyniki uporządkowane według daty wydania. Za pomocą rozwijanego paska w okienku po prawej stronie wyniki można dodatkowo posortować. Natomiast po lewej stronie znajdują się okna filtrów pozwalające na zawężenie i uszczegółowienie rezultatów wyszukiwania. Po odszukaniu właściwej pozycji należy wyświetlić listę dostępnych egzemplarzy, następnie spośród nich wybrać jedną z pozycji ze statusem dostępny i kliknąć przycisk wypożycz. Pojawi się okno logowania do konta czytelniczego. Studenci logują się numerem albumu poprzedzonym prefiksem 55000. Inni czytelnicy logują się numerem spod kodu kreskowego na karcie bibliotecznej. Hasłem jest data urodzenia. Na kolejnym ekranie pojawią się dane zamawiającego i wybranej książki. Po kliknięciu przycisku Dalej zamówienie zostanie wysłane do magazynu. Informacje o zrealizowaniu zamówienia można sprawdzić na koncie czytelniczym w zakładce Zamówienia. Książka czeka w wypożyczalni, gdy status zmieni się na Do odbioru. Sesję zawsze należy zakończyć poprzez wylogowanie.